Ja nie daję gwarancji, ja daję gwarancję, że te ryby tu są. Wiesz co, nie lubię amurów i nie lubię siotrów. Nad tym bardzo ubolewam, bo gdybym ja złapał tą rybę, to Tomek by nie sprzedał sprzętu i by jeździł dalej. Ja to lubię, tak? Lubię rozmawiać z ludźmi, lubię im pomagać. Twoje wędki czy na zmianę? Ja jestem zwolennikiem moich wędek. Nie chciałbym trzymać ryby złowionej na czyjąś wędkę. Zabar, pelagiczewo, to się sprzedaje, można powiedzieć, że na pniu. Mogę się przyznać do tego, bo to nie jest żadna tajemnica, każdy to wie, ale mam wrażenie, że jest to też po części trochę moją zasługą. No Max ma dobre kulki, ja łowię tak naprawdę tylko na nie od kilku lat. Wiesz co, na wygonin lubię przyjeżdżać, natomiast jest tak dużo różnych wód, ponieważ system jest mało intuicyjny, ten, który jest w chwili obecnej. Tak, dyryg marcioszki na zabarze, nie ma marty, nie ma dyrygów, nie ma ryb. Oczywiście ja się przyznaję też do tego, że to jest trochę moja wina. I wiesz, bardzo dużą zasługą tego, że ludzie jeździli nawet na indywidualne rezerwacje, było to, że każdy, kto do mnie zadzwonił, mógł uzyskać mnóstwo informacji tyczących się tego, jak ta woda faktycznie wygląda, bo ja na każdej wodzie byłem i łowiłem. Dla mnie tak naprawdę podstawą jest zawsze hak. Myślę, że komercje będą, dopóki PZW się nie zmieni, nadal królować. Ja miałem mnóstwo telefonów od ludzi, którzy do mnie dzwonią i mówią tak, czy jak on pojedzie na Euroaqua i zapłaci ileś tysięcy złotych, czy on na pewno złapie 40. Chciałbym, żeby tam były domki nad wodami PZW publicznymi. Największy kart? Mój? Czy twój? Pasja kończy się w momencie, gdy zaczyna się biznes. Zauważyłem też, że największe, najlepsze efekty jednak na zasiadkach mam jeżdżąc sam. Ryba po holu, nie wiem, 40-minutowym, 2 godziny trzeba było ją reanimować. Organizujemy wyprawy, mamy booking, mamy sklep, organizujemy zawody, prowadzimy łowiska. Nie za bardzo lubię jeździć po wodach PZW. Kiedyś miałem amura na Zalewie Szymanowickim, który w ogóle porwał mi wszystko. Łącznie z podbierakami, uciekł mi z żyłką, ze wszystkim. Jakby ja też nie filozofuję tutaj nad tym. Korzystam tak naprawdę z 3-4 smaków. Jak ci się nie chce, to nie pojedziesz na ryby. A mi jak się nie chce, to muszę jechać.